Nie angażujmy się w konflikty polityczne, nie angażujmy się w walkę polityczną, nie angażujmy się w politykę. Siedźmy cicho, nie wtrącajmy się. Niestety jest to spora część wiary ludzi tchórzliwych. Tak oni wierzą, tak żyją całe życie. Ale no, chrześcijanie są przez Jezusa nazwani solą ziemi. Niestety w kręgach chrześcijańskich też są tacy ludzie o tego typu mentalności, nieangażowania się, bycia obojętnym, bycia biernym, zostawiania z boku życie polityczne czy społeczne. I dzisiaj chciałem poruszyć aspekt sprawiedliwości. No, co to jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość, no to jest oddanie każdemu tego, na co zasługuje. No i teraz, czy Bóg jest sprawiedliwy? No, każdy chrześcijanin powinien się zgodzić, tak. Jesteś oczywiście łaskawy, bo zbawienie jest dla nas z łaski prezentem, na które nie zasługujemy. Wręcz przeciwnie, zasługujemy na śmierć w piekle, a Chrystus za nas umarł i oferuje, zmartwychwstał, oferuje nam nowe życie za darmo. Ale Bóg jest sprawiedliwy i On nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. Czyli nawet niewierzący ludzie mają wyczucie sprawiedliwości, oczywiście niedoskonałe, ale jednak, i mają pragnienie sprawiedliwości. A chrześcijanie, no to powinni to mieć ożywione do potęgi entej. Otwórzcie sobie list do Koryntian, apostoła Pawła I, hymno miłości, 13 rozdział, i tam jest opis postawy chrześcijańskiej. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Nie raduje się z niesprawiedliwości, czyli raduje się ze sprawiedliwości. Chce sprawiedliwości, chce prawdy. Chrześcijanin, który mówi, że się nie angażuje w konflikty, kiedy jest walka dobra ze złem, w rzeczywistości nie odzwierciedla podstawowej cechy Boga i podstawowej cechy miłości chrześcijańskiej.